Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, dzięki naszemu radiu, Radiu Katowice, mogę dzisiaj gościć w Waszych domach w tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Bożego Narodzenia, Dzień Wigilii, który te święta poprzedza. Chciałbym z tej okazji złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia pięknych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Zasiadamy w tym czasie świątecznym do wspólnego stołu. Możemy powiedzieć, że właściwie w te święta zasiada z nami do wspólnego stołu i my zasiadamy do wspólnego stołu z tym, który przychodzi, z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. I On przekazuje nam dobrą nowinę. Bóg jest naszym Ojcem, a Jezus Chrystus jest naszym bratem. I przynosi nam dobrą nowinę o miłości Boga do człowieka. Życzyłbym, żeby każdy doświadczył tej miłości Boga, że jest kochany, że Bóg życzy każdemu człowiekowi jak najlepiej i pragnie nas prowadzić do siebie drogami Ewangelii. Życzę, żeby święta Bożego Narodzenia były tymi świętami rodzinnymi, budowania właśnie wspólnoty z Bogiem i z drugim człowiekiem, z naszymi najbliższymi. Bądźmy dla siebie dobrzy, wybaczmy sobie nasze przewinienia, nasze grzechy i bądźmy orędownikami pokoju, zwiastunami pokoju, ale także tymi, którzy wprowadzają pokój w rzeczywistość tego niespokojnego świata. Życzę więc z całego serca pięknych, spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. I do tych życzeń dołączam oczywiście moje błogosławieństwo i moją modlitwę. Szczęść Boże Państwu.